Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie, tym razem na grzybki i dla miłośników grzybowych wypadów. Oto najnowszy film w moim wykonaniu. Więc drodzy Państwo, w ten niedzielny dzionek 11 października 2020 zapraszam na najnowszy film z lasu dla wszystkich miłośników leśnych przygodów grzybiarzy. A więc jedziemy z tym koksem, bo już późno. Jest ze mną kolega Rafał. Siema. Maseczki to ściągniemy. Nie będziemy już kitu robić po lesie. No, w las nie wyłączony. Wiem, czy możemy. No ale wiesz, jak ktoś będzie przechodził, to do góry, a tak osobno będziemy. Zachowywać co na. Dwa metry. Dwa metry i żuwik. Żuwik. I więc, drodzy Państwo, ale ręka już zarażona. Ale ręka już zarażona! Nie będziesz mi wchodził w moje, nie możesz moje rydze zbierać, no bo wtedy 2 metry. Ale nie? Poczekaj, odkażę. Dobra, żółwik był, wszystko elegancko. Więc drodzy Państwo, ze mną jest Rafał. I powiedz co jak, jedziemy na jakie grzybki? Jedziemy głównie na rydze. Zobaczmy. Na rydze, może tak żeby na jaśniczkę było. Proszę? Na jaśniczkę, żeby było. Na jaśniczkę z rydzami, żeby była, bo jest chyba najsmaczniejsza. No i cóż, miejmy nadzieję, że trochę ich znajdziemy. No. I ostatnio nie było i musimy było, zobaczyć, czy już są. Więc tak, drodzy Państwo, zapraszamy wszystkich miłośników grzybobrania. Jedziemy z tym koksem, bo jest spukso, bo jest późno. Więc drodzy Państwo, kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi palić. I oglądajcie najnowszy film w moim i Rafała wykonaniu. Zapraszamy serdecznie. Pozdrawiam wszystkich miłośników leśnych i wodnych wypadów. I takim szybkim rozpoczęciem, nawinięciem zobaczymy, co uda nam się trafić. Więc deszczyk pomału pada, a my wchodzimy w las i szukamy naszych leśnych przyjaciół. Rafał, pokaż co. Pokaż. Jeden i drugi. Typowe. Zobaczcie. Patelniaki. Patelniaki, dwa. Tak jest. Więc szukamy, szukamy. I jest jak? Wpyte. Wpyte! Zobaczcie, drodzy Państwo, jakie piękne opięki. Opięki, nie? Chcesz? Bierz. Bo ja, Rafałku, wiesz, nie biorę. I zobaczcie, ładne sztuki, zobacz. Jeszcze taki, zaczęło opięki. Czyli no, tylko krótko. Opięki oczywiście jak zwykle, bo krótko się odcina, bo szybko się odcina, tak, bo ona bo noga używa jest najmniej wartościową. Tak jest, a po drugie one są twarde te nogi, także a na pieroczki to o, najlepsze. A ja tutaj, a ja mam tutaj rydza, tylko zobaczymy, żeby nie był spleśniały. Cały. Cały, więc drodzy Państwo, pierwszy był spleśniały. Tniemy i na jakąś jajeczniczkę grzybek jest. Oku, tu dwie opiękienki, znów takie. No ale wiesz, tnij króciutko. No to drodzy Państwo, Rafał lubi mieszane grzyby, lubi. Tak jest, bo sosiki. Zawsze coś można zrobić z kombinowanych grzyby, bo smak jest inny. Smak jest o wiele lepsze. O wiele lepsze. Więc słuchajcie kolegi Rafała. Nie zawsze chłopak ma rację, ale nieraz mu coś wyjdzie. Wyjdzie mądrego, coś powie albo coś zrobi. Idziemy, szukamy i jest w pytkę. Dla kolegów, którzy pytali mnie o nóż ten z ostatniego filmu, to niestety ten nóż, ten co teraz akurat mam z ostatniego wypadu, to jest stary nóż. Stary nóż, który miałem jeden z pierwszych ostatnio kupionych, a najnowszy jest ten, co mam tutaj przy sobie. Zobaczcie, odpinam i to jest najnowszy. Najnowszy, który zgubiłem. Ostatnio zgubiłem taki nóż. Zobaczcie, i mam teraz dwa. I po ostatnim nożu została tylko pochwa, która pasuje. Widzicie? A drugą mam przyczepioną do pasa przy klatce. I taki nóż ostatnio zgubiłem, tylko trochę jaśniejsza była rękojeść. Zobaczcie na zdjęciu. Ten jest bardziej taki matowy, ciemniejszy. No ale te same wzory. Krótki. Zobaczcie.
króciutki i elegancki. I dlatego zakupienie drugiego, bo bardzo, bardzo byłem smutny, że go zostawiłem. No i musiałem zamówić drugi, póki jeszcze jest możliwość kupienia go. I już jest. I mam teraz dwie pochwy. Jedna po starym, co zgubiłem, a druga przypięta do klatki piersiowej. Zapnę. No a tym, co ostatnie miałem, to jest właśnie ten. Widzicie, z jeleniem, z wizerunkiem jelenia. Dłuższy, mocniejszy. Dobrze, zbieramy, pochodzimy pomalutku. Dzisiaj ma padać większość dnia, a my pomału połazimy, szukając naszych grzybków, tak żeby było na jakiś sosik, jajeczniczkę. I czekamy już na ten wysyp, taki co będzie konkretny tych grzybów, oto w tym miejscu. Pomalutku pochodzimy, drodzy Państwo. I zobaczymy. Tu jest. Jest. Zobaczcie, Rafał, ale tu pa wszystko, zobacz. Wszystko jest pa. Trzeba iść gdzie indziej. Widzisz, nie bierzemy. Nie bierzemy, bo one gorzkie są. Nie bierzemy tak ostatnio z tą pleśniawką, infekcją jakąś. No. Ale to są wszystkie, tak jak mówię. No. Wszystko to. Ale tu jest więcej, zobacz. No. No, ale podnieś go i obróć, zobacz. Nie, już widzę, że nie, bo jak one są... Nie jest mokro. Nie jest mokro. Zobaczcie. Jest czyściutki, zobaczcie. Czyściuteńki. Czyściuteńki. Tam jest oczy, bardzo drugi. No już wysyp jest, wysyp ten też. Ale też jeszcze nie, to, ale zobaczymy, no pokaż. Ten też jest ładny. Pomalutku, no pokaż, po, zobacz, widzicie. Szukamy, szukamy i oby znaleźć sporo tych zdrowych, fajnych grzybków. A więc zobaczcie. Rafałek natrafił, ma piękne osobniki. O, ładnie, naprawdę ładnie się. O. Pokaż jeszcze Państwu spód mleczaja. Akurat. Zobaczcie, drugi. Piękne. Zobaczcie, dwa. Piękne. Jak zwykle górą. Górą. Dołem, latkami. I szukamy trochę tu, trochę tam. I tak, aby nazbierać jak najwięcej. Rafałek, chcesz maślaki? Chcesz? To proszę cię bardzo. Dwie piękne sztuki. No i zobaczcie, pokaż tutaj widzą. Muszę zabrać. No trochę śmieci wpada. No bo jak się niestety chodzi po haszczach, to tak wygląda. Tak jest. I ja dwie sztuki na razie. No ale pomału pochodzimy. To nie jest to, co powinno być, ale coś się zaczyna. Coś się zaczyna, a na mus nie będziemy jeździć po lasach szukać grzybów, tylko tu będą. Tu będą, tylko musimy trafić na dzień, w którym będą występowały. Więc szukamy dalej, dalej, dalej i jest bajecznie. Drodzy Państwo, czyli gwóźdź programu i prawdopodobnie borowik. Borowik, bo ja jestem pyza borowikowy chłopak. Ogryzek, bo ogryzek. Drodzy Państwo, ale pyza borowikowy chłopak, a tu piękny ryc. Piękny ryc. Zawijaj sobie prawdziwka, bo ja nie chcę. A rydzy kilka sobie wezmę. Ładny. Ale jest, Rafał. Latem, wiesz, jak jest wysyp, to ja takich borowików nie biorę, bo ogryzek. Ale zdrowy. O, proszę bardzo. Proszę, pokaż. Góra. A ja mam pa. Rafałku. Znalezienie takiego borowika, no obecnym rarytas. Jest... O, i tu zobaczcie, z daleka widzę. Jedną, drugą. Jedną i tam dalej. No szukaj, Rafał. Co będzie stał, przyglądał się. Zbieramy, szukamy i znajdujemy. Niestety białe. Okej. Ale moje ładne. Ładne, zobaczcie. Nie białe, piękne.
Szukamy pomalutku. Kilka sztuk mam. No i borowika. Maślaki dwa. Kilka opieniek sporych. A to Rafałowi dałem. Ja sobie tylko dzisiaj wezmę na sosik kilka. Zobaczymy, jak się ułoży rydzy, tak aby było do obiadku dla mojej rodziny. A czy uda się trafić? Co uda się trafić? Widzicie to na moim filmie. Pomalutku, powolutku chodzi pyza po leśnym ogródku. Pomalutku, powolutku, pojedynczo, no ale się trafiają. Robaczywy. Niestety robaczywy. Szukamy dalej. Tych takich bardziej pomarańczowych. Pomalutku. Okej. Okay. Deszcz zaczyna padać, ale jak będzie większy, mam płaszcz przeciwdeszczowy w plecaku na plecach, więc nie ma problemu. Kilka grzybków, taki spacerek za mleczajami, ale to jeszcze nie to, to jeszcze nie to, drodzy Państwo, co na moich filmach z tego lasu. Być może nie będzie tyle w tym roku, tak dużo jak w zeszłym, jak inne lata do tyłu, ale miejmy nadzieję, że jeszcze trafię na kolejny konkretny wysyp tych grzybów. Pójdziemy trochę tu, trochę tam i jest pięknie. Zobaczymy trochę tu wśród liści. Może tu jakieś będą fajne. Ciężej je zauważyć, no ale może tu będą pomalutku. Rafał gdzieś tam zaginął, no ale radę se da. Będziemy pod telefonem, kontaktem. Zaraz go znajdę, ale teraz najpierw szukam, rozglądam się. Szału nie ma. No ale jakiś wypad na mleczaje będzie zaliczony. Odpoczynek w ten niedzielny dzionek. Jest pięknie. Jest fajnie. Mech. Zobaczymy tutaj między gałęziami mechem. Czy coś jest? Zaobserwujemy. Ale nic nie widzę, nic. Ale pomału pochodzimy. I ogarniemy temat w tym miejscu. Deszczek pada, ale drobny, jeszcze drobny. Jak będzie większy, to wyjmiemy pelerynkę. Ale to zobaczymy później, bo taki na razie deszcz drobny to nie jest straszny. Więc szukamy mleczaj pomalutku. Zobaczcie, jak tu ładnie jest naokoło, jak pięknie, cisza, spokój, no ale nie ma grzybków, nie ma, ale zobaczcie, jak ładnie, jaka fajna miejscówka.
fajnie, fajnie. Dobrze, szukamy dalej. Spacerując po lesie. Tak, tu jestem! No, znalazł się mój koleżka, więc dołączam do niego. I teraz zadecydujemy, gdzie pójdziemy. Tak, aby mniej więcej koło siebie chodzić. Rafałku, pokaż. Troszeczkę. No są ładne takie. Typowe na patelnię, tak, no. Na patelnię. No ja to widzisz, tak pomalutku, jakieś sceny nakręcić, coś tak dla widzów. No idziemy dalej, pozbieramy jeszcze troszkę, nie? No i szukamy. I jest w pytkę. Trochę tędy pójdziemy. Tu też jest fajnie. Zobaczymy. Ale nic. Na razie nic nie widzę. Śpiew ptaków. Padający deszczyk. I pyza kroczący dumnym krokiem po lesie. Pleśniawka. Drugi tak samo. A tam też pleśniawka. Z pleśniawką nie zbieram. Okej. Szukamy tych ładniejszych. Takie nas interesują. Więc szukamy. Szukamy takich osobników. Zobaczymy mniej więcej tutaj, między tymi gałęziami i mchem, mchu, jak to się będzie prezentowało. Jest sztuka. Ale pojedyncze. Pojedyncze, no ale grosz do grosza i wychodzi kokosza. Nic nie ma, nic. A tam co jest to pomarańczowe? Nie, 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 nie. To zobaczcie. Jakieś grzybki, ale jest ładnie, ładnie, cisza, spokój, fajnie, fajnie. Tu się, Rafał, trafiają. Sztuka. 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 Trzy. Nie. O, pięki mam, chcesz? Chodź tu, Rafał. Tu są opieńki. A ja trzy ładne sztuki do koszyczka. Tu masz, Rafałku, jeszcze ładne. Wybierzesz. Wybierzesz te, co ładniejsze. Tutaj, zobaczcie, ja opieniek nie biorę, jakie ładne. I tutaj tom i te kilka. Chodź, weź sobie te, co ładniejsze, potnij. Nie tak wszyscy, niektórzy to całe wyrywają, korzenie wyrywają, absolutnie. Bez sensu. Niszczą tylko, nie? Absolutnie. Same łby, same przy łby. Opiekach się zbiera. I też
same łebki. Tak krótko. Jest, tak jest. Tak ja byłem nauczony i tak kolega Rafał też tak jest nauczony. Pokaż jak w ręku. Proszę bardzo, krótko. Same łebki, a nie całe korzenie, bo... I tak nikt nie wykorzystuje korzeni. Korzeni, a grzybnie się wtedy niszczy i naprawdę to jest grzechem. Dokładnie. Więc drodzy Państwo, przy zbieraniu opieniek zbieramy, tniemy krótko lub ewentualnie tak jest. Nogę, ale obcinamy, nie wyrywajmy. Dobra, niech sobie jeszcze rosną dalej. Niech sobie rosną dalej, ok. Obetniemy tak tą pleśniawkę i jest idealny. I tego tak, tak i tak będzie pokrojone na sosik. Ok, szukamy dalej. Czy tu są w trawie jeszcze? Tam widzę. Okej. Okej. I coś się zaczyna dziać. Szukamy. Drodzy Państwo, na kolana, na kolana.
Teraz stanę trochę. Tamte trzy nie, tylko te dwa. Te dwa do wzięcia z tej miejscówki. I ten to trzy sztuki. Trzy sztuki do naszego koszyczka. I tam chyba są następne. Szukamy, szukamy. Ktoś był ucięty, no ale tu jest jeden zostawiony. Tu. Co mamy? Dwa. Tylko musimy je posprawdzać, czy nie będą czasami robaczywe, bo robaczywych nie będziemy zbierać. Więc ciach na pół i zdrowy. Rafał dzwoni. Ok. No i widzicie, drodzy Państwo, większość zdrowych, więc zawijamy. Niechodzone było, więc koszyk się napełnia. W domu jeszcze przy obieraniu, myciu, szatkowaniu na sosik czy jaśniczkę dokładnie sprawdzimy, ale szukamy dalej. Dalej. O! I o to w tym wszystkim chodzi. O to w tym wszystkim chodzi, drodzy Państwo. Piękne sztuki. Oczywiście ten do wykrojenia. Spleśniały, reszta dobra. I takie ładne osobniki. Coś pięknego i smacznego, drodzy Państwo. Opa. 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 Ta
tam spleśniały, te dwa. I szukamy w koło grzybków. Będzie dzisiaj sosik i jajeczniczka. Zobaczcie sami. Zobaczcie sami, sosik i jajeczniczka dzisiaj będą. Okej. Jest pięknie. Pięknie. Ślicznie. Trochę tu. Trochę tu. Trochę tu. Jestem! I tam są. Ale te pleśniawki spleśniałe, okej. Nie, muszę je sprawdzić. Te muszę sprawdzić robaczywy. Tam też widzę. O, tu jest dobre. Okej. Okay. Szukamy. Ale piękne, piękne, niektóre piękne patelniaki. Więc, drodzy widzowie, zrobimy teraz myk. Założymy komijarkę i będziemy chcieli napaść na Rafała dla żartów, dla jajek i że to napadamy na niego i kradniemy mu grzybki. Więc zakładam maskę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy chłopaczyna się wystraszy, czy nie. Więc trochę śmiechu nie zaszkodzi. Zakładamy kominiarkę i szukamy Rafała. Więc szukamy teraz Rafała i rąbniemy mu grzyby lub go ewentualnie wystraszymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Rafał! Jest, jest. Oddaj grzyby! Oddaj grzyby! Oddaj grzyby! Ty z tej rumuńskiej mafii, przepraszam? Z rumuńskiej mafii? No podobno, na grzybach. Na grzybach w Kielecki. No teraz to ci współczuję, powiem ci, no od razu powiem ci, masz. Masz, ponoć sobie. Proszę cię bardzo, weź się. Dał mi bez bicia. Strasznie wyglądam? Strasznie. Więc, co robimy? Idziemy do domu. Wracamy już, starczy, nie? Nie, starczy, starczy. Ale to długo, długo my nie chodzili, nie? Nie. Która? Chodziliśmy, jest 11:20, przyjechaliśmy po koło wpół do 9, tak? No. Nie, później było. No, koło 9. No to dwie godziny, 2,5 godziny. 2,5 godziny i piękne patelniaki. Małych może nie ma dużo, ale no, Rafał, zadowolony jesteś. Bardzo jestem zadowolony. I prawdziwka masz i mieszane grzybki, ja mam tak. Same... patelniaki i będzie sosik i jajeczniczka. Tak, tak. Więc drodzy Państwo, ej, no przecież mi oddałeś je. Bez bicia. Baja. Cześć. Żuwik. Darka. Poszedł na grzyby z wiadrem, wrócił bez grzybów, bez wiadra. Baja. Baja. Ja ci dam nożyk. Idź mi stąd. No oddaj też nożyka, a jakby mnie napadli, no to czym się dobrze? Okej. Okay. Masz zapasowy. Tak i ja. Dwie kosy. Też przeżorny, zawsze ubezpieczony. Tak, ostatnio zgubiłem nóż i drugiego nie miałem. I musiałem wracać. Tak, no, taki nóż. Taki. Jakby się znalazł, to prosimy o oddanie. Oddanie. Nagroda na pewno za to będzie. Czyli pokrowiec po nim. Grzyby. Dobrze. Trochę śmiechu nie zaszkodzi, drodzy Państwo, tak mówimy. Teraz wracamy w stronę samochodu i pomału kończymy. A co po drodze jeszcze będzie do
samochodu. Zobaczycie to na moim filmie, więc jeszcze zostańcie przez chwilkę z nami, z wędkarzami, z grzybyjarzami i jedziemy ku wielkiej przygodzie. Taka gratka nie zdarza się codziennie. Okej. I tu jeszcze jakieś ładne, tylko żeby nie były spleśniałe. Są i nie spleśniałe. I zbieramy te kawałeczki i te dwa piękne przy wyjściu z lasu. Zbieramy. Okej. Muszę tam przeschować, bo znów zgubię. Zdrowy. Na górę. I mamy piękne rycyki. Ten jest spleśniały, ten cały. Ten robaczywy. I tu mamy mleczaja, który jest zdrowy. Awaryjnie musiałem wyciągnąć wiaderko z wiaderka. No, widzisz, no i o to w tym wszystkim chodzi. Widzisz, że, cię zawołałem, bo łaziłeś tam, a w tym jednym miejscu ty... Ja też macę tam znalazłem. No ale tutaj, zobacz, ja wszystko tu w jednym miejscu. Dobra, idziemy do wyjścia. Kończymy o to w tym miejscu przy wyjściu, już daleko jest nasz transport. I powiedz co jak. No, nie spodziewałem się na początku. Nie. Na początku było... Ale powiedz, czyja miejscówka? No twoja, cóż mogę innego powiedzieć. No i trafiliśmy w końcu, ale to jest nie... Rafałku, ale to nie jest to. Nie jest to, co chciałem. Ale to już jest naprawdę fajna zabawa, fajne zbieranie. Już nie chodzi się tylko po to, żeby się chodziło, ale także się troszeczkę tych... Jest, tak, oczywiście. Tak, jeszcze raz powtarzam, nie zbierajmy, jeśli nie potrzebujemy za dużo, bo tak. Ja akurat lubię, więc... U mnie jest rodzina pięcioosobowa, plus mama sześcio. To właśnie pozdrawiamy wszystkich. Wszystkich, no i twoją rodzinę, małżonkę, dokładnie. Syna Kubę i Szymona. Tak samo. Trzymajcie się, chłopaki. Waszej rodziny i coś. No i do następnego razu, jak się to mówi, tak? Tak, no i widzicie, jesteś chyba zadowolony. Bardzo. Dziękuję wszystkim swoim widzom za oglądanie moich filmów. Buziaki dla was, pozdrawiamy wszystkich miłośników. No i jedziemy na Kielce, jest Pyter Narka.